Siemka ludziska, jestem Harry, pytamy sobie w kolejnym odcinku z Titanfall 2. I w dzisiejszym odcinku kończymy tutaj tą misję, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra, i... Chyba ją zagotowałem, BT. Później wyjaśnisz mi, co to znaczy. Uciekaj stamtąd. Znalazłem otwór w zewnętrznej ścianie. Zaznaczam na wyświetlaczu. Dobra. Chodzi, Ajax. Co zresztą mówię ci? Brakuje twojego zapału. Dobra, wygląda mamy na to, to, że jednak będę musiała wkroczyć do akcji. Przeliczyłam się, bo rzadko mi się to zdarza. Dobra. Chodźmy. Trzeba było nie zadzierać tym nam, ludzie. A. A, tędy czy? Dobra, ruchamy oczywiście. Okej. Dobra, ogólnie kontynuujemy. W skrócie, skończyliśmy tamtej, bo się potem... Już potem byłem podnerwowany pod koniec tamtego odcinka, więc zakończyłem i... Zaczynamy tak, skończyliśmy. Idziemy dalej szukać BT naszego. Tutaj. Oczywiście witam was w Titanfall 2. No, jedziemy dalej, szukamy go... Tutaj naszego... Wasz, powiedz mi, że zabiłaś tego pilota. Pracuję nad tym. Skończ te swoje gierki. Nie mam prawa do odrobiny przyjemności. Nie, jeśli zaniedbujesz obowiązki. Rozumiem, tam spoko. Aż bez odbioru. Nie martw się. Zgarnę tyle kasy za jego głowę, że będę ci mógł kupić każdą nawalnię. Sektor 4, Charlie. Detonacja ładunków 21 do 29. Okej, okay, my jesteśmy gdzieś tutaj. Mówi Ash. Z uwagi na to, iż nie potrafiliście zneutralizować zagrożenia, jestem zmuszona zniszczyć cały... Uzupełnianie klatek tropicieli. Uważajcie, okay, że przesadzam. Macie rację. Zalecam jak najszybszą ewakuację. No, gdzieś tam jest, tak? Co zrobiłeś, ale seria wybuchów osłabiła manipulator. Uwolniłem się. Dobra. Nie ma co. Ej, nie to. A. Ja zajebiście. Dobra. To miejsce się rozpada. Sugeruję odwrót. Jesteś niedaleko mnie. Zaznaczam swoją pozycję. Dobra. Dobra. Oj ty pipo ty. Okej, ciężkie trochę. Tam, spoko. Lecimy. A, tam jest BT, dobra. Dobra. Niebezpieczne środowisko. Sugeruję wejście na pokład. Dobra. Chodzimy, ludzie. Przekazuję sterowanie pilotowi. Spoko. Dobra, i gdzie? Gdzie teraz? A, tędy, dobra. Za tą kopułą jest wyjście na powierzchnię. Spójrz na wyświetlacz. Dobra. Gdzie się wybierasz, Maciurze?
Okej. Dobra. Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Dobra. A, to tu też szedł, ty. Dobra, mamy to. Uwaga, reaktor nie zabity. Nie na baterii. Ja pierdolę! Już się zaczął wkurwiać. I to źle. Ja pierdzielę, dobra. Bardzo niebezpieczne środowisko. Sugeruję wejście na pokład. Spoko, chodź tu. Okej. Przejście w tryb pilotażu. Dobra. Za tą kopułą jest wyjście na powierzchnię. Spójrz na wyświetlacz. Właśnie tutaj pożegnasz się z tym światem. Ja, spoko. Za wysokie progi. Który tutaj taki... Wy śmiecie jeba. Wymaga na wymiana baterii. To jeszcze nie koniec. Patrz. Rdzeń zlokowany. Prowidy tam zniszczone. Przeładuj. Dobra, mamy następne. Uwaga, krytyczny poziom uszkodzeń. Rdzeń wzlotu gotowy. Dobra. Rdzeń wzlotu załatwi sprawę. Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Rowidy tam zniszczone. Dobra. Ej. Tam mamy spoko. Więc lecimy tutaj. Znalazł oczywiście BT, które się podenerwowałem, ale no cóż. Tryb strażniczy. Bronić ewakuacji wojsk AMC. Aktywowano rdzeń wzlotu. Dobra. Widy tam zniszczone. Sektor piąty. Detonacja ładunku 50 do odbiór. F1. Dobra. Jazda do transportu! Już! Oj ty pipoty. Dobra. Okej. A to kto ty? Za jakiś... aż. Wyznaczył za ciebie dużą nagrodę, pilocie. Żywy czy martwy jesteś dla mnie sporo warty. No. Okej ty. Kosztować.
Ja... No ja pierdolę. Dobra. Gdzieś ty jest, pi... Chyba mi... Wypierd... Ja pierdolę! Uwaga, krytyczny poziom uszkodzeń. Jebane słupy wszędzie. Jakim czulym! Kuźwa, tyle brakowa, tyle! Na spizdy z oki wyciąga, czy co? Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Jest! Blokada bezpieczeństwa. Dobra, napierdalamy. Wyjście na powierzchnię dozwolone. Zajebiście, ziom. Blokada została wyłączona. Sugeruję, żebyśmy się stąd wydostali przez tunel. Dobra. Lecimy stąd, wypitamy, nie? Wyjebali mnie gnidę, więc ja napierdzielamy tym. Pilocie, nie powinniśmy więcej korzystać ze skrótów. Dobra. Okej, w końcu. Yeah. Dziennik Coopera, kurwa. Dobra, pierwszy raz ja zerwałem przy grze chyba. Ile mamy czasu? 15 minut, kurde, już taki zdenerwowany jestem. No nie, niedobrze, niedobrze. Przeprawa przez placówkę badawczą EMC. Skutek i przyczyna. Skutek i przyczyna, spoko. Pilocie, major Anderson tu jest. Zbadaj ten ośrodek. Spotkamy się po drugiej stronie. Spoko. Nie daj znów się złapać, BT. Będę unikać skrótów. Spoko. Prosi zespoły zajmujące się analizą Arki o zgłoszenie się do sali wykładowej na prezentację generała Matera. Okej. Jakieś wspomnienie, czy co? Nie wiem, nie wiem. Tutaj też? Zapominasz, że Hammond jest twojego strony. Dobra, cześć. Mam złe przeczucia. Może to być wynikiem zaburzeń czasoprzestrzeni. No. Sugeruję głębokie wdechy zgodnie z procedurą J12. A. Męska siła mogła oporu zapewni ludzkiej rasie przetrwanie. Aha. A także tak, pilocie, w czym mogę pomóc? Co? Okej.
Dobra, ty. Okej. O! Dobra, przoduj. Te 6 naboi może decydować o nas w życiu. Ty. Co to za miejsce? IMC ma liczne kompleksy badawcze na terenie Kresów. Ten jednak nie przypomina żadnego znanego nam ośrodka. Jak to? Te duże pierścienie na terenie kampusu nie są technologią IMC. Aha. Ich twórca i funkcja pozostają nieznane. Dobra, lecimy. Dziwne. Rejestruje własną sygnaturę danych w tym obszarze. To zapewne przez te zakłócenia. Dobra. Chyba musimy iść do BT. To ciekawe. Wykrywam ślady potężnej eksplozji w tym kompleksie, ale dane z twojego hełmu w innym czasie nic takiego nie wykazują. No. Żadne ze zwłok nie pasują do profilu genetycznego majora Andersona. Być może wciąż żyje. Aha. Co teraz? BT? Zalecam zajrzeć do głównego holu recepcji. Poszedłbym z tobą, ale moja obudowa nie zmieści się w drzwiach. Mhm. Okej. Okay. Szczęściarz. Mhm. Do sarkazmu. Dobra. Dobra. Tu nic nie ma zbytnio. Nie wiem, czy nie będziemy się iść do góry chyba. Okej. Lecimy do góry, może coś tam będzie. Znajdziemy coś. Wykrywam słabą biosygnaturę na górnym poziomie recepcji. Zalecam jej zbadanie. Spoko, już tam idę, chopie. Dobra, co tu piszę, a ty możesz takie rzeczy kojarzysz go dać? Dobra. Tutaj tak. Analizuję hełm majora Andersona pod kątem ważnych danych. Zalecam, abyś go przyniósł. No. To on? Spokoj. Co ty gadasz? BT, znalazłem Andersona. Jest na suficie. Cel wykonany. Spotkaliśmy majora Andersona. Powiało chłodem, BT. Zgadzam się. Temperatura jego ciała wynosi 17 stopni Celsjusza. To poniżej granicy ludzkiej przeżywalności. Dobra, dajmy wraz ze śmiercią Andersona przejmujesz dowództwo nad operacją specjalną 217. Gratuluję awansu, pilocie Cooper. Wyświetlę teraz odprawę Andersona przez komandor Sarę Briggs z SRS. Dobra. Majorze Anderson, 2 tygodnie temu przechwyciliśmy transmisję IMC. Znaleźli coś na tyfonie. Tyfonie? Tyfus czy coś? Miało wyładowanie, które spowodowało anomalię czasową. Okej. Okay. Chcę, żeby SRS zinfiltrowało te bazy. Dobra. Rozumiem. Zyskam. Ja też.
To urządzenie zdobyte podczas operacji Grizzly powinno cię chronić. Nie. Wiemy, że IMC wynajęło Gubena bardzo ochroniło do ochrony czegoś ważnego, więc bądźcie czujni. Aha, Anderson. Wiesz, jak bardzo uwielbiam wpisywać nekrologi, dlatego nie działaj sam. SRS to drużyna. No. Okay. Jocie, dane zdobyte przez majora Andersona są niekompletne. Naszym obowiązkiem jest osiągnąć cel operacji specjalnej 217. Okay. Przed podjęciem dalszych kroków zalecam odnalezienie urządzenia nadgarstkowego Andersona. To co mamy zrobić? Zaktualizowano cel misji. Wykrywam szczelinę w budynku służb bezpieczeństwa. Zapewnię ci dostęp. Spoko. Zostanę tutaj i będę skanował strukturę z pierścienia. A widzę to tam. Szukaj informacji i zaginionego urządzenia. A. Nieźle, może następnym razem mną rzucisz. Zapisane. Spoko. Jazda. UPIA. Okej. Wykryto nieuprawnione osoby. Włączyć automatyczne zabezpieczenia. Mam jakieś wspomnienia, ludzie. Ty. Jest za dużo tutaj, okej. Dobra, dzięki. Nieuprawnione osoby w budynku służby bezpieczeństwa. Okej, dobra, groźnie się robi ty. Spoko. Dobra. Przeładuj. Ty przedupcone, co się dzieje ty? Uwaga, tymczasowo aktywowano środki ochronne ze względu na nieznaczne naruszenie bezpieczeństwa. Dobra. Hej. Dobra. Czy będzie jakiś filmik, czy co? Czytywanie, dobra, BT. Okej, okay, autoryzm. Okej, okay, czyli kuźwa rozpiźle się robi, ty coraz lepiej, ty, moi drodzy. Kurde. No tutaj jest co konkretne. Zobaczymy. Okej. Pilocie Cooper, przeniosłem moje funkcje AI do tego urządzenia, aby możliwa była komunikacja pomimo zakłóceń. A, spoko. Idziemy dalej, ludzie. Zajebisty bajer w sumie. No, takie coś. Włączono dodatkowe lasery. Otoczymy go. Dobra. W ten sposób nieprzewidywalny. Dobra.
Okej. Dobra, czekajcie, tutaj coś mamy. Otwarte drzwi czy co? Jop, dobra. Lecimy. Okej. Okej, do góry jedziemy. Dobra. Pilocie, może nam tu pomóc fragment niepełnego dziennika Andersona. Dobra. Włączam odtwarzanie. Spoko. IMC. Zakrzywia przestrzeń. Na pewno tego nie zbudowali, ale no. Może to naprawię. Nie wiem co planuje. Dobra, już sprawy 28 minut idzie, więc... Ja już tutaj będę kończył. No. Więc ja tutaj sobie skończę odcineczek. Jeśli się podobało, to duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja, dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, nie czerwona. I komentarzy, ja z wami żegnam i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnego odcinka. Elo, na razie.